Jack, come back! Siemano! A weź, czemu ty się... Odwróć się. Widzicie, ja się nawet nie mogę przywitać, bo już robi jazdę. I ty wypina ten tyłek. I po co ten tyłek wypina, że się pytam? Halo? Because I like it. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Skyblocka. Jest ze mną Wojtek. Jestem, dzień dobry. Nie się przełączę już. No weź, zostaw. Idziemy, chodź. A PvP jest wyłączone. O, jaka szkoda. Zapomniałem zmienić po nagrywaniu naszej maty ostatniej. Nie mogę cię ten. Ja też. To jest koniec. Koniec. Jakie teraz cię będę walił w łeb za karę, przepraszam? To już jest koniec, nie ma już nic. Dobrze, czytaj zadanie jestem dzisiaj. Jestem wolny. Blaszka, wiesz. No. Jestem już wolny. O Jezu, jeszcze deszcz zaczął padać. Nie. Czytaj tu. Proszę państwa, wybraliśmy sobie dzisiaj zadania. Ja wybierałem. Znaczy, tam niektóre były już wybrane, my tylko niektóre sobie jakby dobraliśmy. Mhm. No. Także mamy zrobić bazę w Netherze. Płytki naciskowe, 10 zombie i Basiek w przepaść. To ty, ale się tak nie rozpędzaj. Ładnie proszę wytłumaczyć, do czego płytki naciskowe? Co? Do mob grindera? Żeby się klapa otwierała w górę i w dół? Do zamykania drzwi. No. Dodatkowo jest też pewne zadanie, że musimy poprzez portal do Netheru, czyli piekielnej części Minecrafta, który został wydany w jakimś update'cie halloweenowym, przedostać aż 2 pigmeje do świata realnego, gdzie w realnym świecie pigmeje występują w formie uderzenia pioruna w świnie. Bardzo ładnie, kontynuuj. Czytał WG. I to wszystko, no, tak? I dodatkowo jeszcze jest to jedno zadanie. Aha. Z czarną Baśką i jej głową. Jest to i jest baza w Netherze, nie wiem, czy to powiedziałeś. Tak, mówiłem. Tak? Farma grzybów i jeszcze dwie łzy Gasta. Dobrze, no to od czego zaczynamy, mój panie? Mój piękny panie! Ja myślę, że panie. Od tych najłatwiejszych rzeczy. Dobra, to ja robię, tak. I... Gdzie jest ten crafting? Tylko musisz kamienne zrobić. Czemu kamienne? No nie drewniane, kamienne. Ja już tu przepalam ten, więc... O nie, nie chcę płotka. Czyli to jest brukowa płyta, tak? To się tak ma nazywać? Nie. A jak to się robi? Płyta naciskowa. Tak to się robi? No ale z bruku jej nie zrobisz, Misiek. A z czego? Ze stołna, już ci daję stołna. To zrób. No to co my tu... No i... Nie, to ty zrobisz, proszę bardzo. Proszę zamknąć. Zamkną się przez płytki. Ty. Dobra, jedna jest. Dwie na dole kładziesz, nie? No co ty nie powiesz, ty? Jeszcze nie za daleko. Edek tu gdzieś jest. No bo nie zamykasz drzwi i tak to się kończy. Tepa jak głupi. Dobra, jest okej. Daj mnie płytę, panie. No daję ci tego. Materiały. Skraftuj tam. Budulca mnie dajesz. A nie musisz kraftować w craftingu, możesz... A ja chcę w craftingu. I co mi zrobisz? No dobrze. Proszę bardzo, zadanie wykonane, done. What's done is done. Ale z przodu trzeba zrobić, halo. Gdzie z przodu? Po co, jak po co ci zombie... Halo, no nie, bo zombie ci wejdzie i ci wejdzie. Masło myślane, ale okej. Nie no, bo jak jakiś potwór będzie lekko nastąpnie na tą płytkę, płytka spowoduje ruch, otwarcie drzwi, drzwi się otworzą i wejdzie nam Besia do pokoju. Dobra, czekaj, to już zadanie z płytkami niszczę. Dobrze. To chodź, pójdziemy na naszą platformę. Ja ją, słuchajcie, szybko zbudowałem, bo stwierdziliśmy, że nie ma chyba najmniejszego sensu wam wiecznie pokazywać, jesteś? Jak coś tam buduje. Tam jak jest nasz las. Gdzie my mamy las? A gdzie ty jesteś? Tam na las poszedłeś? No. A po co ty tam? Czego ty szukasz? Na dzikich chłopów. O Boże. Chrysta, no Anielko. No po co tam mam iść, o bogowie? Bo tam jest platforma, halo? Wiecie, jak ktoś oglądał rolnika szuka żony, to będzie wiedział, o czym mówię. No i musimy teraz pozrzucać to dziadostwo, tylko że... Cholera. Tak trochę z dupy. Trochę ci nie pykło, bo creeper idzie, wiesz? I Wojtek, jak on mi rozwali chociaż kawałek lasu, to ja cię zdejmę osobiście z tego łuku. Tak, już widzę, że trochę źle to...
Edek, odczepisz się, bo ja za chwilę umrę. Mamy perłę. Już tam nie zaraz dojedzie, wiem. Wiesz co, czekaj, ja tutaj już wiem, co źle zrobiłem, wiesz? No. Tu powinno być zdjęte to. I teraz będzie można to dziadostwo teoretycznie... Uważaj, bo czekaj, ja mam łuk, ja go zdejmę. Dobra, zostały baśki i teraz je trzeba zrzucić... Zrzucić, nie zabijać, macie. Kurde! Jedną zrzuciłem. Dobrze, ja jestem głodny i umrę i w ogóle i będzie amen w pacierzu. Mhm, czekaj, ja to zniszczę w takim razie, bo to jest nam zupełnie tutaj niepotrzebne. No źle, źle to zrobił. Jezus, bym spadł, wiesz co, bym przez ciebie spadł! Trzeba po prostu, wiesz co, zrobić to na takiej zasadzie. Zasadzie na zasadzie? Tak, na zasadzie na zasadzie. Zasadzie na zasadzie. Dobre, ale nie wiem. No. No, jedną baśkę mamy zrzuconą. Jeszcze 9 basiek i 3 zombiaki. Mhm. Nie, wróć. 10 zombiaków. No ale to i tak nam tylko tutaj to nic nie zrespi. Musimy iść coś innego zrobić w takim razie. Ja się, o patrz, stoję pod drzewem, nie pada na mnie. Mhm. Bo ty mi parasolki draniu ziemny nie zrobisz. Nie. Wojtek już jest zombie. Już ten, ja idę go stłuc. Jest zombie? Już jest zombie. I jest pająk. Tylko tak, żeby go zrzucić. Kurde, to zaraz on mnie zrzuci. Wojtek! Ale Maciek jest... Ja zrobiłem właśnie po to tutaj, to skasowałem, żeby tutaj nie chodził. No i zabiłeś go zamiast zrzucić. Tak, bo się napaliłem na niego, wiesz? Patrz, chodź tu do mnie. Ale ja lubię taką, wiesz, zobacz, o Jezus. Chodzi, patrz, ale chodzi o to, żeby jak zombie tutaj przychodzi, to tak, tylko stąd pod kątem, no ja wiem, no ja wiem. Pod kątem, no, dobrze, nie, dobrze, dobrze, nie krzycz już do mnie! Dobra, chodź kawałek, odejdziemy, powinno nam się tam zrespić troszkę dziadostwa. O, już, aha, wiedźma się zrespiła. Czy my kiedyś przejdziemy, czy tak średnio? Chodź tu, baby. Chodź. No gdzie w nią strzelasz już? I tylko ją No, o. I co zrobiłeś? Zabiłem. Powiedz mi, co zrobiłeś? Wojtek, to nie tak. Zabiłem. Zobacz. Nie po to tutaj się to usunęło, i żeby potem pod kątem je zrzucać, wiesz? Ale my mamy tylko baśki i zombiaki, to po co nam wiedźma, halo? Żeby dostać bonus. Jaki? No, nie wiem, w postaci czegoś tam. No się zrespi tam coś? Nie, już się nie zrespi, bo już jest dzień. Dobrze, to chodź. Pójdźmy po jakieś fanty. Do skrzyni. Jakie a możesz? Fanty? Do skrzyni. Mhm. Ty byś mógł mi miecz zrobić, wiesz? Mój piękny panie, kończy mi się. Spoko, to wiesz co, to ja może wezmę jedzenie też kobla, weź. Zrobię jakieś... No jedzenie to akurat mam. Ale o wiesz Chryste. Co, może no tak, i wszystko wciągnąłem. To... Słuchaj, w skrzyni już nie ma miejsca. Wiem, że nie ma miejsca, ale no, no niestety nie ma miejsca. Dobrze, ja tylko zabieram to tu ten i oddaję. Czekaj, czy my mamy jakieś drzwi zrobione? Nie, nie mamy żadnych drzwi. Co ja mam tu oddać stąd? Mięso, po co mi to mięso? Dobra. Nie mamy żadnych drzwi? No niestety nie. Panie, la. Boże, jakie drifty robię, Chryste. Dobra, mam dwa z takich kobla. Myślę, że powinno nam starczyć do zrobienia jeść, naszej bazy. Jeść. Czekaj, to ci... No, tam jeszcze to było takie zadanie, ktoś napisał, żeby zwiedzić drugą twierdzę, bo my w sumie w niej nie byliśmy. Tak, i to możemy mamy też próbować pyknąć dzisiaj, jak będziemy w neterze. Tylko wiesz co, tutaj tamtej twierdzy dosyć ciężko będzie się dostać ogólnie. No to najwyżej się spitolimy. Ho. Najwyżej. Badadadom. To co? Miecz, czekaj, co miecz, jeszcze miecz, zrobienia? Wojtek, miecz. A, miecza ci nie zrobiłem, poczekaj. Dwie osoby, gesta francuska, zombie, aha, dwie pigmenty. Poczekajcie, a bo tu jest miecz, dobra, jest w skrzyni miecz, okej. Okay. Masz? Mam. Dobra, teraz tak, gdzie tu są jakieś materials, żeby tu pozostawiać jeszcze tutaj płotek, rzeczory, bo to nam się zupełnie nie przyda, a tylko można niepotrzebnie stracić, także z tym się żegnamy. Dodatkowo też jeszcze mamy dwie łzy gasta do ogarnięcia, więc można by też spróbować coś wykonać. Wykonać manewr poboczny. Yeah. Gdzie jesteś? Czekam przy portalu. No widzę, że klapa już otwarta. To już wiem, gdzie jesteś. Po co się w ogóle pytam? Ale drzwi zamknięte. No. Nie, ja po prostu nie wiem. No i co robisz? Chcesz to w tą czambę dostać tam? Strzelić, no. No i dobrze. Czego we mnie wchodzisz? Bo mogę. Because you can.
Because I can. To co? Robimy bazę? Nie no, może dalej, chodź, za tym tunelem tu. Chodź. Mówisz? Mówię. Mówię. Idziesz? Jestem za tobą. Nie słyszę twojego oddechu na moich plecach. O, dobra. Już, skończ! Enough. Jakiś dzikus napalony. Ty, Tarzan! Czekaj. No idź do góry, idź. Tam czekają na ciebie. A, bo my go musimy wypchnąć. Czemu to podsadzić? Tak, właśnie to będzie... No ale właśnie, wiesz co, nie za bardzo jest jak. Znaczy, w sumie można by... Ale nie, tak nie zrobimy tego. Poczekaj, jemu trzeba postawić tu ten. Weź się posuń, chodź, idź pigmej stąd, idź. Ale on się nie posunie właśnie, wiesz. On właśnie nie wejdzie wyżej. O, czekaj, wszedł. Dobra. Aha, i zszedł. Dobra, ale teraz zobacz. Aha. Co ty mu zrobiłeś? Spadł niżej. To wdrap go tu. Ale właśnie nie można go... Ten. Właśnie... Uważaj. Właśnie problem polega na tym, że nie da się ich wsadzić. One nie wskakują tak same z siebie po tych. Meh. Więc tu może być troszkę problem. No to dobra, gdzie robimy bazę? Na tym tam, gdzie lawa płynie, żeby był taki ładny strumyk, taki widok z rana, jak wstajesz, budzisz się z wybuchającego łóżka. No, z wybuchającego łóżka. No wiesz, wtedy widzisz, o Jezus, lawę. To co tu robimy? No tutaj, taki mały ten, działaj. Czekaj, działaj. To ja zrobię może taki okrągły fajny. Mhm. Rób okrągły. Poczekaj, weź tutaj co? Wyrównaj. Nie mam kifola. Nie. No to jak ty się przygotowywujesz, halo? No bo ja mam od tego ludzi. Aha. To ja sobie zjem ciastko i się zrelaksuję, tylko o. A, no i skończyło się wyrównywanie terenu. No. No ręką sobie możesz podłubać palcem w nosie. No będę musiał. Czekaj, no. To zrobimy to inaczej. No, weź go zbij ręką już tam. Ciastkiem. No, albo ciastkiem. No, równaj, panie. Panie Gouda. Panie Mozzarella. Czy pan równa? No właśnie się staram. To żwawiej. Ja nie wiem, za co ci płacę? Właśnie problem w tym, że ty mi nie płacisz. Jak to nie? Nie. Przecież kupujesz suby potem w Lidlu. Na kilogramy? No to chyba, chyba za coś. No, kurde, masz pieniądze, tak? Jakąś walutę. Ale zapomniałem ostatnio wziąć te kupony. No. A książkę z Lidla. No widzisz. A czy wziąłeś szkło, żeby zrobić okna? Ja nie chcę siedzieć w ciemnej dżungli. Nie, no przecież to jesteśmy w piekle. Niepotrzebne są nam, wiesz. Ja chcę widzieć świat za oknem. Ty mnie nie zmusisz. Koń, nie usidlisz mnie. Nie uwięzisz mnie. Budujemy, tylko nie mam kilof, może... No co? Co mam ci zrobić? No co mam ci zrobić, no? Pójdziesz do domu po kilof? Pójdę. Jak już nie wrócę, to się zginąłem! Niebieski kwiat i kolce. Złego tak szybko diabli nie biorą. O ty, bestio. Co, po prostu... Brak mi słów i atramentu na ciebie. Odchodzę, no, tak, dłużej tak nie wytrzymam. Mm-hmm. Chcę być znowu szczęśliwa. Zapomnij mnie. Dzień, w którym powiem sobie dość, będzie karą za twój błąd. Nie zatrzymasz mnie. Mhm. I skrzynkę jeszcze możesz wziąć. No i co jeszcze? Może frytki do tego? No właśnie tak mam ochotę na frytki. Zapomnij. Byłeś niegrzeczny, niehumanitarny, nieekologiczny, nieekomiko, nie ma mowy. No weź, bo się Leniowi poskarżę, no. Lenio jest po mojej stronie. A. Już ci ostatnio mówiłem coś. Tak. Tak. Dobrze. Patrzę, czy tutaj nie ma gdzieś gasta, ale nie Wojtek, widzę. Wojtek, ale mamy tylko diamondowy kill-off. Czy taki mam zabrać? Nie, no to zrób kill-off. Albo przynieś patyki może. Patyki mam. Jakiegoś workbencha. Dobra, to już zrobię tu. Już powiedziałem. Enough, I said. A gdzie my tu mamy? Ja tu gdzieś wsadzałem kobel. Moment. Która to była skrzynka? Tutaj. Dobra, nieważne. Nie wsadzałem tu, ale wezmę z tej. I jedziemy. Wezmę... Ile chcesz kill-offów? No jeden wystarczy. Ale ja dobra, zrobię, powiesz co, po dwa na głowę zrobię. Może być? No zrób. Dobrze.
Uwaga, nadchodzę z kilofami. Jeszcze się drzwi zaciąłem na koniec. Pięknie. Klapa do góry i klapa w dół. Tak się gra w Minecrafty, tak się ma kulturę pracy. A nie, idzie wszystko rozbebeszone, jak po prostu, nie wiem, u bezdomnego na Wigilii. Wstyd i hańba. U bezdomnego na Wigilii to była twoja choinka na Mineplexie. Ty mi to nie wypominaj, bo to się dla ciebie źle skończy. I said. Tak, tak, tak. Czekaj, bo się zakręciłem jak gówno w betoniarce. Nie wiem, gdzie mam iść, już kręcisz mną, wiesz, całe życie mną kręcisz. To lubisz. A ty tańcz, kręcę. tańcz, co? No to co słyszałeś. No, kręcisz. No. Nadchodzę. Ojej, ja tu mały pigmy jest. Ty się tam nad nim nie rozczulaj. Widzę co robisz. Widzę to i teraz ja możesz... Tak, ty. Kłamiesz. Widziałem jak ta strzała leciała prosto w moje oko. Proszę. Raz i dwa. Kifola. A gdzie dziękuję? Najpierw się pytam. No jeszcze nie dostałem dostałem drugiego, dziękuję. No. No i co? Ja tu chciałem pierwszy wejść. Widzę, że w domu w Netherze też ci muszę napisać tabliczkę z napisem klapa i drzwi. No. Ja nie wiem, Wojtek, ja nie wiem. Czy jak sikasz, to też deski nie opuszczasz? Czasem. No. Ty o tym dobrze wiesz, halo. No tak, jak mi całą łazienkę zaziszczałeś. Cała, po prostu cała była w swojej urynie. Cała. Tak, cała. Live'y były mi świadkiem, kiedy przyszedłem na live'a i powiedziałem, że Wojtek mi zasięgał całą łazienkę. Go w ogóle nie słuchajcie, nie. Przestań ściemniać. Ty przestań ludzi w błąd wprowadzać, ty. Wojtek, mam udokumentowane to. Słucham? Co mam udokumentowane? No to, jaki był potop w łazience, kiedy wszedłem. Tak? Jedziemy, gdzie mam ręce włożyć? Gdzie mam szmatę postawić na ziemi? Przypominam sobie, bym jakiś filmik... A ty co robiłeś? Stałeś nade mną jak kat nad duszą i sobie mnie śmiałeś. I mówię, ścieraj. No. Tak, szoruj. No, co ty jakiś wywieczny... Szoruj. Ale co ty, to będą okna, czy to będzie? Czy będzie taka Wziąłeś skrzynkę? Jaką skrzynkę? Chrystanie, tylko panoramiczna. Mówiłem, żebyś przyniósł skrzynkę. Jaką skrzynkę? Nie mówisz, powiedziałeś tylko. Powiedziałeś tylko o workbenchu. No a masz workbencha? Nie mam. No a masz drewno? Nie mam, zostawiłem w skrzynce. No nie zostawiam, nie samego się boję neterów, ty. Dobra, to i to co teraz? Bada wypadowa już jest. Bada wypadowa. Badumc. Wojtek. Znaczy tak, no baza, co? No powiedzmy, że baza już jest, tak? Tu się potem, będziemy się urządzać Sun. To teraz... Znaczy, to nas urządzi Dorota, więc... Dorota, wiecie, ona już... Wojtek, chociaż nie poczekać. Wiem. Dobrze, to co? Drugi Nether. No, brawo Maciek. Znaczy, brawo Jasiu. Czy drugi Nether? Nie drugi Nether, druga twierdza, Wojtek. Tak, ale wiesz co, wypadałoby spróbować ogarnąć te pigmeje już teraz, wiesz? Tylko, że... Ja to jest sam pomysł. Nie, ja jednego walnę i one będą za mną szły. Co ty na to? Ale jakie później włożysz tam? No ja tam wejdę, one pójdą za mną, czy nie? One nie wejdą za tobą do portalu. To ty je wepchniesz. No ewentualnie tak. Mam się poświęcić? Mam tak się sacrifice i w ogóle? Naprawdę? Gdzie ty jesteś w ogóle? Halo? No ja jestem przy portalu, bo chcę właśnie sprawdzić, czy tutaj się gdzieś może bliżej nie. To co? Dobra, idę na YOLO. Uwaga, bije. Dobra, rzuciły się na mnie wszystkie. Mamo, czekaj. Dobra, idą. Nie, ja tutaj nie widzę niestety żadnego bliżej. Czekaj. Idą? Idą czy nie idą? Dasz radę Dobra, przejść? Idą. Tak. Idzie. Idą za tobą? Tak, idzie za mną. Mhm. No dobra, widzę, że idą wszystkie. Ewentualnie wiesz, co możemy zrobić? Musimy je przepchnąć, ale w sumie się poświęciłem, czyli gorszą rzecz zrobiłem. Czekaj. Ja dobra. Ci zrobię schody. Wejdź na portal. Dobra. I one same teraz będą wchodzić dość do tego, patrz. Widzisz? Ha, dobra, mamy to. Przepchnęliśmy. Ma, ha, dobra, ha, my cię. Czekaj, bo jeszcze ten. Aha, jeszcze ten. No.
I nie było dokładnie powiedziane, jak trzeba to zrobić, żeby się zajebnie przepchnąć. Żeby przepchnąć, no ale no to przepchnęliśmy. Tak, no i pięknie się udało, patrz jak ładnie. Tak, teraz tak, żeby przejść, bo to jest ogólnie ta twierdza tutaj przed nami. Nie wiem, czy widzisz. No widzę. Ale ja nie mam zielonego pojęcia, jak się tam dostać. I to jest problem. Ja mam 45 kobla. Możemy czy to nam mostek wystarczy? Tak średnio, to jest średnio bardzo, nie? Wiesz co, czekaj, możemy tutaj przejść górą, tak jak ten. Właśnie widzę to. Oj, czekaj, czy tu ja wejdę? O, chyba tak. Gdzie ty jesteś, babe? Tak, o, i tu, i wiesz co, tutaj. No wiem, i widzę, tu można by w sumie zrobić przejście. Bo tu no jest to... najmniej chyba wymagane tych, wiesz? Czekaj, no ja kobla mam sporo, mam ponad dwa staki. No to działaj, ja bebe. Tutaj zrobię taką drogę dwa. Ty zrobię na jeden, będę robił drugi. Będę w sensie uzupełniał, dobrze? Powiększaj to po prostu, bo zrobimy tak, to po skosie, nie? Tak, tak, ja to będę powiększał, bo ja się czuję, wiesz, komfortowo wtedy. More comfortable. If I can put up this shit. O Jezu, nie tak. Maćku, Maćku, drogi Maćku. A gdzie parówka, Wojtek? Berlinku? Dochodzą. Berlinku? Morlinku? No tak. Kurde, no. Stawiać nie umiesz klocków? Nie umiem stawiać. Co dobra, się cieszysz? Czekaj, teraz tak. Co się cieszysz? Możemy... nie mogę, mam płakać. No i co teraz? Kopiak możesz tutaj jeden ten. Co mam ci kopać? Aha, na szerokość. Tutaj te dwa, tak, tak już, tutaj już, zaraz już będziemy mieli przejście i o właśnie, tak? Jest zombie pigmej, ale one chyba cię nie powinny już ogarnąć. Nie, bo to one są już za daleko z tego, co mi się wydaje, bo to jest tylko na 300 kratek. Mm-hmm, takie mam dobra. Feelings. Tak, on już jest nastawiony feelings. Bardzo, tak, i emotions. I got a feelings inside my bone. No dobra, jest ta magiczna twierdza, tylko kurno, to jest sporo tych. Czych? Blaze'ów. Blaze me. Gdzie ty jesteś? Bo widzisz, one są na no bo i ty mnie wiesz, nie zostawiasz, Wojtek. I ja po prostu. A tu no przecież jesteś, dobra. Już. Jezus, kochany. Tak, ja te blaze spróbuję zabijać. Ja mam łuk. Mam łuk. I mam dużo strzał. Ty. Ała. Będziesz Wojtka strzał, ty parówko jedna? Gin. Jest gast. Gdzie jest gast? O tam, ale on tam daleko wiruje. Po drugiej stronie. To co, na YOLO w dół? Znaczy, no, ja spróbuję, ale nie wiem, czy nie umrę czasem. Nie, nie umarłem. Słuchaj, wiesz co, tego gasta to można by kurde dziabnąć. Ja chcę czarną baśkę i jej łeb. Na pamiątkę. Czekaj, da radę do niego dostrzelić? Chyba nie, do tego gasta tam. O, mam 10 level. Dostał ode mnie. No dobrze, zemiarczał tak, jakby po prostu ktoś matkę kotletem zatłukł, no ale... O, są paśki czarne, Wojtek! Nie jedzie Maciek pochodnią, zabiłem. Boże! Czekaj, bo ja tu się na baśki, na baśkami się teraz ten męczę. Może mi się uda łeb dostać. No i co? Ty i wiadro. Co, czekaj, coś ma. Wziąłem, ale nie wiem co, nie. Na prywatnym serwie mam 4 głowy baśek, to może jeden tak sobie tepnę. Tak, tak. Podpalił mnie, a ja zginę. Nie gin. Mam bardzo mało jest serc. Kolejny gast. Mam bardzo mało serc, Michel Moron. Mhm. Besos, Wojtek, besos! Besos, Maciek, besos! Dobra, czekaj. Ja idę zobaczyć, czy wypadła czasem... A ty czekaj, czy, bo te... Czasem był zagaz... Wojtek, one za mną lecą! Kto? No kto? No obróć to, się! No, to dlaczego... Co ja nic nie zrobiłem, nic nie zrobiłem! No uciekaj, super! To musisz uciekać, ja nie wiem co ty tam, żeś z nimi... Właśnie chodzi o to, że... Jakieś nie... randki uskuteczniał. One tu biegną, nie, ja się tu kobluję. Kurde, ja nie wiem. Możesz mi pomóc jakkolwiek? No ale jak ja mam ci pomóc, jak ja jej uderzę, to one mnie zabiją. A wiesz co tu się dzieje? Tu jest to jeden parówczak. Czekajcie, ja zrobię okienko. Ja będę je nawalał stąd. No i możesz je wybijać, no. Ja tak patrzę, co jest... Dzień dobry. Kurde, te gasty gdzieś się tutaj, ale widzę, że one mi nic nie zostawiły. O, jest czarna baśka. Dobra, jak coś? Nie wiem, czy będę dalej za mną leciały, czy już nie? Upadł no gast. Dalej jest na mnie sfokusowany. Jezusa? Wojtek, ratunku! Okej. Bardzo wspaniale. Dlaczego kurde, to zawsze ja mam pecha?
No bo jesteś Maciek. Ty! A chcesz w dziób? Jak się mnie? Niestety, zabiłem Gasta, ale... No i co? Nie ma łzy? Właśnie nie ma. Jeszcze nie wiem, gdzie ten drugi padł, bo nie widzę nigdzie expa. No. Ale on gdzieś tutaj padał chyba. Nie wiem, czemu te zołzy nam się teraz zostają. Możesz mi to wyjaśnić jakoś tak logicznie i sensownie? No właśnie nie. No ale uderzyłeś któregoś? Chyba nie. No nie, a może... Nie, no nie. Czekaj. Ja sobie jeszcze tego zabiję tutaj. A z łuku czasem nie strzelałeś albo coś? Nie, dostałem tego złotego bolca od niego. Topa. No i ten kolejny na mnie idzie, no. Wojtek, a where are you now? Znaczy, no ja idę właśnie w miejsce, gdzie był ten drugi gast. Bo chcę zobaczyć, czy wiesz, na mnie dropła łza, ale... Kurde, ten też się na mnie fokusuje, czy nie? No tak, no przecież to jest jakiś... Jezu. Ale niestety, dupa, nic z nich nie powypadało. Nie, jeszcze nie podpaliło, no ja zginę tu, Wojtek. Jak nic. A co cię podpaliło? Blazor. No, bo one tam chyba spawner mają. Czekaj, ja już tam biegnę. Ty, nie chcę nic mówić, ale ja mam dwa serduszka, nie? No to się zakobluj zupełnie. Już idę. Nie, gdzie ja jestem. Ja jestem w rozpaczy. Dobra, tu widzę jakiś kobel. No i idą do mnie parówczaki jeden. No Chryste, panie. Chodziłeś gdzieś na dół, coś? Tak. Czy możesz mi jakoś pomóc? Ja nie potrzebuję pomocy. Na dole jestem. Na od twierdzy poszedłem w lewo. I tam gdzieś na dół od razu szedłem teraz. Czekaj, bo ja słyszę te ale ja... Może ci jakiś sygnał świetlny puszczę, nie wiem, bąka? Znaczy, ja tu słyszę ogólnie, że gdzieś jest ich sporo, ale... O Boże, nie! Nie, co ja zrobiłem? Nie! One mnie zabiją, one mnie dojadą. Super. No, a to ty żeś tu gdzieś padł. A one się na mnie teraz uwzięły. The fuck? I umarłem, a tak było pięknie, a tak było pięknie. Ja też zaraz umrę. Obojnie. I umarłem. Ja na szczęście nie umarłem, ale... Czekaj, bo tu są te ale tutaj... Ale dlaczego one się... Ja nie wiem, czy one się na mnie tutaj nie rzucą stąd. Nie powinny. No jak to nie? Rzuciły się na ciebie? Nie, czekaj, on po prostu stoi chyba. Tak, on się na mnie patrzy. I łapie nie mnie wiem, za rękę. Teraz nie ty wiem, czy pamiętasz, tam... gdzie zginąłeś? Tak, pamiętam, już tam idę. Mamo... Proszę Gasta ogólnie. Tylko wiesz, co jest najgorsze, że ja teraz jestem bezbronny, Wojtek. Zupełnie jak no, małe dzieciątko, nie niemowlątko. One nie powinny cię atakować już teraz, bo żeś umarł. O, jesteś. Gdzie ty jesteś? Za tobą. Gdzie żeś padł? A, to chodź do twierdzy. Gdzie to do tej twierdzy się szło? No to tutaj. Dobrze, to zaraz ci pokażę, gdzie żem padł. No i kurde, mam się 18 śmierć, no. Dobra, spuść się w dół. Poczekaj, bo ja tu gdzieś Gasta, kurde, ale już mi gdzieś... Chodź, ja wiem, gdzie ja padłem. Czekaj, bo ja nie mogę... bo ty żeś w tamtą stronę gdzieś. No, czekaj, bo ten się już uaktywnił na mnie. Dobra, ja tutaj. Tu. A tam byłeś. Jezu, tak, tu. Ej, czy one na mnie lecą, czy na ciebie lecą? Raczej po prostu wydają odgłosy. Aha, okej. Okay. No, kobla to sobie będę kopał teraz pół godziny ręką, chyba, że mi pomożesz. Idę. Dobra, czekaj. Okej, okay, udało się, mam moje rzeczory. Aha, i one już na mnie idą, czaisz? No to... A tamte wtedy nie szły na mnie w ogóle, nie ogarniam. Ciastka chcę. I ty żyjesz czy coś? Czy już zginąłeś? No ja tu je zabijam, te pigmeje, bo ja nie wiem czemu, w ogóle nie wiem dlaczego one się sfokusowały na mnie. No, mi też jest ciężko to określić, wiesz? To chodź, wracamy do naszego świata, bo ja się tu boję być.
Chodź, już jestem. Już zebrałeś wszystko? Tak, tak, tak. Już czuję się... Ojej, koło lawy, to tak też delikatnie tutaj. No i... Nie wierzę. Tak. Nie. Nie. Już nie odzyskam tych rzeczy, już jest koniec. No nie, ich nie odzyskasz. Mam nadzieję, że nie miałeś nic wartościowego. Nie miałem nic wartościowego. Super. Chodź przynajmniej tu, pożegnamy się w wielkim stylu chociaż. Jako niepokonani. Czekaj, ja zobaczę dwie łzy Gasta, to tego nie mamy. 10 zombie, nie. Basiek w przepaść też nie. Pigmeje do świata naszego już jest zrobione. Tak, to zrobiliśmy. Bazana też jest zrobiona. Mhm. Co tam jest? Znaczy, jest level nieosiągnięte. Tak... Czarna Baśka głowa jeszcze nie. To ja wtedy, zanim ty wrócisz, to ja pójdę zobaczyć do naszego cudownego lasu. I może mi się uda coś zepchnąć. A jest noc? No nie ma, ale... No tam też nikogo nie ma, dobra. Nie, to musi być o, noc. O Chryste, no super. I sobie nakoksiłem śmierci. Pięknie, pięknie. No, pięknie. Pięknie. No, pięknie, gdzie jesteś? Chodź, bo ja już się palę ze wstydu. Już wracam. A biegniesz tym korytarzem chwały tu, czy jeszcze nie? Już, już. Będę krzyczał zaraz, poczekaj. Jack, come back! Jack, come back! Nie strzelaj do mnie, tylko wracaj tu! Nie strzelam, melona jadłem. Come back! Jack, come back! No i słyszę, że strzelasz ty, parówczaku jeden. To nie ja. No to co, zamknę ty. Żegnamy, żegnamy. No myślałem tak, tak właśnie myślałem. To co, żegnamy się, nie? No, no. A co to jest to SD tutaj? Jakie SD? Nic, tak to. Mi się po prostu wcisnęło. Dobra, to dzisiaj trzy zadania sobie zrobiliśmy. Chodź, to jest tak, patrz Wojtek. To jest tak. Żegnamy się, ja mam głowę w dół schowaną. Będę płakusiać. No. Hag, hag, hag. Ty miałeś mnie łapać jak spadałem w tą lawę, a nie kurde hagać mnie tu teraz. No halo, popatrz się na mnie, ja płaczę, ja cierpię. O Jezus, jak się wypiął, nie. Robisz kupę czy siku? Bo nie wiem. Będę się obdarał melonem. Chodź, pożegnamy się ładnie z państwem. Także co, moi drodzy, był ze mną dzisiaj Wojtek. Byłem. Jak zawsze był Wojtek, spadłem w lawę. No, potwierdź. Tak. No Wojtek mnie nie złapał, mam za ciężką dupę. No i co? Tak. I widzimy się u Wojtka w piątek. Nie wiem, czy ja będę, czy ja chcę. Czuję się taki teraz skonfundowany. Ja nie wiem, czy ja chcę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mamy taką nadzieję. Chociaż tyle, chociaż taką małą radość może wam przynieść, jak my, chociaż już spadamy, już nas nic nie cieszy, już nas nic nie bawi. Tak. To co? Widzimy się w piątek? Widzimy się. Tak. Tak? Tak. Aha, on się już zaciął. Dobrze, skoro Wojtek się zaciął, pewnie Windows 10. Także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, no i pa, pa! Pa!